Witam Cię w Twojej intelektualnej drodze do rozświetlenia ciemności, do wyjścia z ukrycia. Intelektualnej, bo tak jak ja, rozpoznałeś, że żyjemy w świecie symboli. Wszystko, na co patrzysz, od razu buduje konstrukcję w Twoim umyśle symboli. Żyjemy w przekonaniu, że wiemy, co robimy i kim jesteśmy na podstawie opisu. Jak gdybyś mógł cokolwiek powiedzieć. Opowiadasz, co wyczytałeś na etykiecie wina. Stara analogia. Smak wina to smak wina. Mało tego. Mówiąc słowa, to jest podwójne oddalenie się od prawdy. Bo słowa to symbole symboli. Tak jak opis wina jest symbolem smaku, który co najwyżej może odwołać się do Twoich wspomnień, ale nigdy do teraźniejszego doświadczenia picia wina. Tak też nawet smak, Twoja świadomość smaku jest czymś dalej symbolicznym wobec prawdy. Czym to jest? Bo widzisz, dopóki jesteś Ty i świadomy jesteś czegoś drugiego w postaci smaku, to ciągle jest ten dystans, który tworzy tą symbolikę, ostatnią nakładkę. Gdy rzeczywistość jest nieuchwytna, bo jest tym złączeniem świadomości i smaku, i tekstury. I właśnie to wszystko, co możesz sobie rozbić, opisać, jak to zjednoczysz. Bo widzisz, rzeczywistość to jest coś więcej niż suma tych wszystkich części. Bo umysł dąży właśnie w przeciwnym kierunku, do rozbijania rzeczywistości. Do tego stopnia, że teraz potrzebujemy komputerów, by magazynować wszystkie informacje o tym, co tak naprawdę według nas się dzieje. I daje nam to takie poczucie, takie iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. A iluzoryczne dlatego, że nigdy nie czujesz się doskonale bezpieczny, bo zawsze gdzieś czyha śmierć. Zawsze gdzieś jesteś tego świadomy, ulotności. Jednak gdybyś stanął w tym w prawdzie i nie udawał, że czujesz się bezpiecznie, tylko uznał przed samym sobą w pełni, że jesteś przerażony tą ulotnością, wtedy by się okazało, że wcale tego przerażenia nie ma, a ulotność to nic innego jak wieczność. Dopiero Twoja obronność stwarza to poczucie czasu i to zbliżanie się tego, co nieuchronne, Twojego końca, końca opowieści, którą snujesz, o postaci, z którą się utożsamiasz. W poczuciu ciała. Właśnie. Zawsze
ta obronność, czyli to utożsamianie się. Bo jest to ta podstawa, ten początek twojej obrony przed nieuchronnością śmierci. Gdybyś tylko mógł zauważyć, że właśnie bronisz tego, co jest niepodatne na atak. Bronisz czegoś, co jest nietykalne, co jest wieczne, co jest nieśmiertelne, bo nigdy się nie narodziło. Narodziło się konstrukt. Twoja historia się narodziła. Historia odczuć. Historia kolorowych wspomnień dzieciństwa. Tak zbudowałeś poczucie siebie. I wszystko broni tego poczucia siebie. Przy czym samo poczucie siebie jest to, co zwiemy świadomością, jest tym pierwszym oddzieleniem. Twoja świadomość bycia jednostkowym. Już nie tylko czujesz, ale jesteś świadomy, że czujesz. Wydaje ci się, że jesteś myślący myśli, że jesteś mówiący słowa. To jest takie podstawowe oddzielenie. Nieustannie, w każdej chwili twojego życia. Tak naprawdę ten doświadczający wszelkich doświadczeń jest właśnie doświadczeniem. Myślący wszelkie myśli jest myślą. Gdy zrobisz to załamanie tego jedynego oddzielenia, jakie jest, które stworzyłeś w poczuciu winy, które jest strachem przed tym, że nie ma ciebie. Twoja obronność to skórki cebuli, to cebula. Ona broni przestrzeni bez kresu. A potem bronisz tej pierwszej obrony. I ta pierwsza obrona ma już swoją obronę, która też musi być broniona. I tak budujesz swoją ważność w tym świecie, swoją pozycję, swoją przydatność, swoją funkcję. I tylko dlatego, że wierzysz, że jesteś myślący te myśli, pomijając fakt, że myślący jest również myślą, nigdy się temu nie przyglądając tak do końca, tylko dlatego wierzysz w oddzielenie, a to z kolei mnóstwo problemów, bo oddzielona istota musi przetrwać. Oddzielona istota musi zmagać się z oddzielonym światem. Musi pobierać tlen jak najlepszej jakości i pożywienie. Musi dbać o swój organizm, by dobrze wszystko trawił i był jak najbardziej wydatny. I można się zajmować tymi wszystkimi pośrednimi problemami, tak naprawdę nigdy nie kończąc, nigdy nie wyrywając korzenia problemu. My to robimy, podążając tą intelektualną ścieżką, stwarzamy sytuację beznadziejną. Wkraczamy w rejon, gdzie już nie masz nadziei, bo
widzisz, że wszystkie twoje starania tylko umacniają pozycję tej oddzielonej istoty. Bo każde staranie ją opisuje. I dopiero w tej beznadziejnej pozycji przestajesz się bronić. Jednak nie robisz tego, bo ktoś ci powiedział, że możesz przez to coś osiągnąć. Bo to będzie kolejna zabawa gonienia za własnym ogonem. Przestajesz się bronić, bo sam dostrzegłeś, że ta obrona nie broni niczego. Lekarstwa nigdy nie oddaliły śmierci. Dostatek nigdy nie dał długiej satysfakcji. Nawet twoje związki nie są takie, jak sobie je wyobrażałeś. I dopiero w tym rozpoznaniu stajesz się beznadziejny, nie mając już nadziei, przestając budować w przyszłości wyobrażeniem cokolwiek. Jesteś pusty. Stajesz się pustką. I tak właśnie umiera to poczucie oddzielenia. I to stwarza piękną aurę, w której może wydarzyć się coś, co nie jest twoim wyborem. Pierwszy raz doświadczysz czegoś, co nie jest twoim wyborem. Dotychczas wierzysz, że wszystko ci się przydarza. Po części wybierasz, po części ci się wydarza. W końcu rozpoznajesz, że wszystko jest twoim wyborem, bo wszystko jest odzwierciedleniem twoich myśli, których po prostu nie jesteś świadomy. I właśnie cała twoja droga to jest rozświetlanie tej ciemnej strony, tej nieświadomości twojego umysłu. To jest oświecanie światła w piwnicy. I dopiero widzisz, jaki jest tam burdel. I zaczynasz to sprzątać. Dlatego zawsze wszystko się pieprzy, gdy zaczynasz iść w dobrą stronę. I dopiero uświadamiając sobie, że wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyłeś lub doświadczasz, jest twoim i tylko twoim wyborem. Bo tylko ty w całym twoim świecie jesteś odpowiedzialny za to, jak się teraz czujesz. Dopiero przyjmując tą całkowitą odpowiedzialność, w niesamowitej pokorze, że coś schrzaniłeś, bo nie wszystko jest idealne i za bardzo nie wiesz, jak to odkopać. Jesteś w tej prostej pozycji, że przestaje cię już obchodzić, co się stanie. I to jest ta... To jest właśnie ten moment śmierci i twoje ponowne narodziny, które nie zależą od ciebie. Ale twoja śmierć zależy od ciebie. I śmierć ciała nie ma tu nic do rzeczy, bo twój umysł będzie podążał dalej. Twoja śmierć, twojego umysłu, twoje wyciszenie i rozpoznanie tego, że to poczucie ja nie ma podstaw, jest nieuchwytne i pojawia się podejrzenie, że może go w ogóle nie ma. I to cię cholernie przeraża. I wtedy szybko idziesz do psychologa albo do monopolowego.
albo starasz się to stłumić na własną rękę, albo chcesz, by ktoś ci pomógł, bo boisz się tej odpowiedzialności. I odwlekasz to w czasie, ale to w końcu przychodzi. I cały twój świat zatrzęsa się w podwalinach. Bo oto się okazuje, że ten, który rzekomo go doświadczał, rzekomo oddzielony, doświadczający oddzielonych rzeczy, nie był niczym nakreślony, nie miał swoich granic. I w tym jednym błysku własnej pustki, własnej bezgraniczności, otwarcia ostatniej warstwy cebuli, nic nie zostało i wszystko jest. I już nie ma oddzielonego, doświadczającego, oddzielonych obiektów, doświadczeń. Ale tylko jest jedno ujednolicone swał jak chciał, pole energii. Jedna wielka maź. Jedna wielka karuzela psychodeli. Wszystko stanowi jeden taniec do muzyki, którą jesteś. Wtedy może się już nic nie wydarzyć. A mogą się wydarzyć cuda. A cudem będzie to, to jest jedynym cudem, że widząc jak jest, twoją jedyną reakcją na samego siebie, bo już nie ma niczego, jest miłość. Jak pojawia się pytanie, no dobra, wszystko jest jednym i co z tego? To wiedz, że z tego wszystko jest jednym uczyniłeś ideę. Uczyniłeś koncepcję dalej w swoim oddzieleniu. Ściągnąłeś niebo do swoich piekieł. Ściągnąłeś niewyrażone w słowa. I chwytasz się tego. Nie możesz być świadomy nieba. Bo nie ma nikogo, kto by był od tego oddzielny. A jeżeli jesteś oddzielny, to jesteś w piekle. Piekło to świat oddzielenia. A czyściec to wymówka intelektualistów. Jestem w drodze. I tak się wydarza spontaniczne uzdrawianie. Ty wiesz, że nic nie możesz zrobić. Nic nie możesz zrobić. A cokolwiek byś nie zrobił, nie zmieni niczego. Chociaż wpływa na wszystko. Ale nie zmienia niczego. Nessa, chodź. O, piesek zgubił kubraczek. No, idziemy szukać.
tak radośnie można zobaczyć, że nie ma kubraczka, nie ma psa, nie ma mnie i nie ma dużego lasu, w którym się coś zgubiło. I w momencie uświadomienia sobie wszystko się pojawia. Dlatego, że tego nie szukasz. Ta-da! Ale możemy tak po prostu używać skrótowych, pośrednich, głębokich mądrości. Miej wyjebane, a będzie ci dane. Co dajesz, to dostajesz. Czyń innym tak, jak sam chciałbyś, żeby tobie czyniono. Gdy Mahomet nie poszedł do góry, góra przyszła do Mahometa. Nieba się kończy. Kończy się ta nasza historia. Wskaźnikiem końca jest bezpodstawna radość, nieopisana radość, niewymówiona, nieusłyszana, niesłychana. Czasem nawet taka, której nie sposób wyrazić, dostajesz w osłupieniu. Zapraszam do kontaktu w cztery oczy. Zapraszam do wspólnych spacerów. Lub nawet na Skype'ie, na Messengerze. Użyj środka, który w twoim odczuciu będzie dla ciebie bezpieczny. Bo kontakt ze mną jest śmiertelny. Albo stracisz rozum, albo zaczniesz się leczyć. Jak już ostatnio mówiłem, to jest moje zajęcie pełnoetatowe. Daję ci coś, pokusę trochę czegoś pięknego, bo muszę cię zwabić, twój egotyczny umysł potrzebuje przynęty. Daję ci coś, byś się zbliżył do tego ognia, który zabierze ci wszystko i również ciebie. To jest ogień miłości. Zaczniesz się palić, to już nic nie zrobisz. To jest chłodny ogień. To nie jest gorąca namiętność ani romanse. To jest chłodny, przyjemny powiew, w którym się zatracasz. Możesz wpłacić darowiznę, możesz napisać piękny komentarz, możesz się tylko uśmiechnąć do monitora.